Cześć moi drodzy, dzisiaj jadę wcześniej do pracy, bo mamy trochę techniczny temat, a chciałem to zrobić prawidłowo. Żona została z modą w domu, a ja jadę. Także widzimy się za chwilę. Często, moi drodzy, zadajecie mi pytanie, co zrobić, gdy nasz podgląd w shotcutcie się przycina, klatkuje. Staram się wam pomóc, no i często właśnie mi się udaje to zrobić. I postanowiłem nagrać właśnie o tym film. Przede wszystkim na początek musimy się zastanowić, w czym jest problem. Bo mamy dwie rzeczy. Hardware i software. Hardware to jest cały ten nasz komputer, który mamy do dyspozycji. Składa się on z... Po co wam mówić to, z czego się składa komputer? Przecież większość doskonale o tym wie. Mój komputer to jest stacja robocza na i7, 3820. Mam też grafikę GTX 750 Ti. No i 16 GB RAM-u. Jak widzicie, to nie jest nowy komputer. Parę lat już ma. Dodatkowo mam też włożony dysk SSD. Z tego dysku SSD korzystam właściwie na cały czas. Na nim mam zainstalowany system, programy, no i wrzucam na niego też materiały, które aktualnie obrabiam w programie do odcinka. I teraz druga sprawa. Jak na hardware nie mamy tak za dużo właściwie możliwości upgrade'u, lub nie mamy po prostu środków na to, zostaje nam software. A softwarem można zrobić już wiele rzeczy. Domyślam się, że większość z was w ogóle nie myślało o tym, żeby doinstalować dodatkowe kodeki. Ja cały czas, jak ktoś zadaje mi właśnie to pytanie, co ma zrobić, gdy podgląd klatkuje, daję mu wskazówkę, żeby znalazł sobie na oficjalnej stronie K-Lite Codec Pack. Link znajdziecie w opisie. I zainstalował to. Ten kodek jest razem z playerem Media Player Classic. To jest bardzo fajne oprogramowanie z kodekami, które pomoże wam w odtworzeniu różnych rozszerzeń filmów czy dźwięku. No dodatkowo jest to oprogramowanie cały czas rozwijane. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o software, to nasz shotcut. Ja cały czas aktualizuję go na bieżąco, chcę być na bieżąco, ciągle dodają do niego twórcy nowe rzeczy. Dlaczego miałbym z tego nie korzystać? I tutaj właśnie pojawia się nasze podgląd previous. Ale ten podgląd, żeby zobaczyć ten podgląd, musimy przenieść się do shotcuta i w ogóle gdzie on się znajduje. Tutaj możecie zauważyć, że mam tutaj nagrania, tutaj mam 97, mam nagrania w 4K nagrane, 25 klatek, projekt tak samo zrobiłem w 25 klatkach. Po to, żebym nie miał też problemów z klatkarzem. I teraz tak, możemy sobie to wrzucić na nasz timeline. No i czy nam się będzie klatkował? No, ja mam akurat tak stworzony komputer, tak go skonfigurowanego, że nie będę miał klatkowania. Ale jak na przykład dołożymy sobie do niego filtry, powiedzmy color grading dajmy. Tutaj sobie podjedźmy, weźmy go bardziej na zielone, o. I teraz czy nam się będzie klatkowo?
jak widzicie, już nam się trochę klatkuje. I teraz możemy sobie zmienić nasz podgląd, w sensie previewsy. I tutaj mamy to w ustawieniach, settings, previous scaling i możemy sobie wybrać skalowanie. Jak sobie damy na przykład 540p, no to nasz, jak widzicie, teraz już nie klatkujemy. Nie klatkuje. Ten i ten podgląd mamy zmniejszony. W ten sposób możemy obrabiać materiały, które mamy w większej rozdzielczości, w mniejszej rozdzielczości. Po to, żeby nasze zasoby sprzętowe dawały radę wszystko obrobić w czasie rzeczywistym. Bardzo proste rozwiązanie. Również możemy sobie to ustawiać przy pomocy klawiszów F. Dlatego na przykład teraz sobie kliknę F6, czyli nie mamy w ogóle. Kliknę sobie tutaj F7, to już nam się zmniejsza rozdzielczość i już nam nie klatkuje. F8, jeszcze zmniejszymy rozdzielczość. Jak widzicie, projekt nam się troszkę zmniejszył, jakość projektu. F9, pauza. F9, jeszcze jakość nam się pogorszyła, ale później przy eksportowaniu i będzie to robił z oryginalnych plików, a to nam służy tylko i wyłącznie do tego, żeby polepszyć nasz podgląd, upłynnić nasz podgląd. No moi drodzy, i to by było w sumie na tyle. Link do kodeków, które ja używam, znajdziecie pod spodem. Myślę, że to wam wystarczy. Używajcie tego Previous Scaling, jeśli wasz komputer jest słabszy. Naprawdę zaoszczędzicie sobie nerwów. A obróbka w małym okienku, które wam się wyświetla na waszym ekranie, i tak nie potrzebuje pełnej jakości, którą macie z plików bazowych. Proste, każdemu, któremu pomogłem, powinien pod tym filmem dać łapkę w górę, napisać komentarz dla większych zasięgów. No i jeśli ma znajomych, którzy też mają zajawkę i robią sobie jakieś tam filmiki, dać znać o moim kanale. Ach, 1000 subskrypcji coraz bliżej. Dlatego dobra, tutaj już się nie rozgaduję. Subskrypka, poprzedni film. Mam nadzieję, widzimy się za tydzień. Za tydzień również coś wymyślę. Bo ten odcinek, myślę, że został stworzony bardzo szybko, bo dokładnie tydzień temu rozmawiałem właśnie z jednym moim nowym subskrybentem, że miał taki problem. A to nie był pierwszy odosobniony przypadek. Dlatego pamiętajcie moje nauki! A teraz lecimy, kończymy. Pa, pa, bawcie się!